Cześć, Pasieka Gromadzyń. Powiem wam, miałem dzisiaj ściągać, tutaj są w tych korpusach, gdzie są po dwa korpusy miodni, tak jakby po trzy korpusy na ul. No to ja w ostatnim odcinku wam pokazywałem, że odkładałem tu ramki takie do wylizania. Niektóre są puste, w sensie była gryka tylko. W innych jest jeszcze ta spać cementowa. Pszczoły sobie coś tam teraz przez te kilka dni spożyją. Trochę przeniosą do gniazda bliżej czerwiu. No ale chciałem je zabierać, a dzisiaj pogoda deszczowa, w nocy całą noc padało i zobaczę, ile tu jest, bo sam nie wiem, ile mamy litrów, ale maliny. Ta jest czerwieńsza. Ile mamy? 15, 16, 17 litrów. To nie tak dużo. Ponoć w Jeleniej Górze z rana sprawdzałem w wiadomościach jakiejś tam stacji tej pomiaru wody. O, patrzcie, jakie ładne już te winogrona. To w Jeleniej Górze 133 litry spadły. To jest bardzo, bardzo dużo. U nas tutaj niecałe 50 było niedawno. To jest, nie wiem, ile to już minęło, z 2 tygodnie. No to ładnie wtedy popadało. No teraz 17, słabo. Bo wiecie co? Gdyby spadło z 50 litrów, to myślę, że grzyby by były. Więc ja tak liczyłem, że jednak lepiej popada. No teraz tak kropi, ale nie wiem, czy jeszcze dzisiaj coś popada, czy te chmury już przechodzą bardziej na wschód Polski. My tutaj, ja mam pasiekę na zachodzie, na Dolnym Śląsku. Więc często u nas się zaczyna i idzie dalej później. Co ja dziś robię? No jutro, jeżeli będzie pogoda, bo ma być już pogoda, będę zabierał te ramki. Zobaczę, ile wyjdzie mi tej spadzi cementowej. Jak tak niedużo w miarę, to nastawię z tego miód pitny. A jak więcej, to będę musiał to jakoś przechować do wiosny. Nie może to służyć jako pokarm zimowy, bo pszczoły dostają biegunki od tej spadzi i też mają problem z pobraniem, bo ona jest bardzo twarda. Chociaż tutaj, jak powiem wam, kręciłem, to bardziej taka kasza, gdzie niegdzie niby nie było to takie twarde, wiecie, jak taki, może nie rzepak, bo rzepak ma konsystencję trochę smalcową, ale taki wielokwiat zmajowy czasami był bardzo twardy, że łyżka aż się wygina. No i ja się spodziewałem, że ta spać będzie też tak wyglądać, a wcale nie. Ona jest taka kaszowata, nie chce wylatywać, ale można ją tak jakby normalnie wybrać bez problemu jakimś tam dudkiem, ja na przykład jakąś łyżeczką, więc chyba nie byłoby problemu dla pszczół pobrać, ale no, może chodzi o tą biegunkę. Bynajmniej nie jest zalecane. Wszędzie tam czytałem, że całe rodziny się osypywały, jak pszczelarze zostawiali to na zimę. No więc tego nie zrobię. Miody pitne lubię. Nastawiam już kilka tych miodów pitnych. Udało mi się zrobić kilka nastawów, więc będzie kolejny z takiego ciekawego pożytku gryczano-spadziowego. No dobra. A ja powiem wam, no skoro tutaj nie mogę działać, bo kropi, bo brzydka pogoda, bo pszczoły byłyby złe, ja bym mógł to oczywiście te ramki zabrać, przynajmniej teraz, bo tylko kropi, ale one będą mocno atakować, bo siedzą po prostu wszystkie w ulu, no i są złe, bo nie ma pogody. Dlatego ja idę wytapiać dalej ramki oraz pobieram kit z ramek. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. No, nie wiem, czy to widać, bo jest szaro, ale patrzcie, jak pracuje miód pitny. Bardzo ładnie tutaj gaz, fermentacja działa. To jest od sklepin. Było pełno sklepin, no i tak jak wspominałem, tam nie wiem, 5, 6, 7 ramek mi się zerwało w miodarce, więc je też tak jakby przepłukałem w ciepłej wodzie, żeby ten miód spadziowy został. Plus jeszcze jakieś tam, wiecie, trochę pewnie gryki w odsklepinach. No i wyszło mi około 30 litrów nadstawu. Chcę jeszcze tutaj dodać 20 przynajmniej. No, a tutaj już sobie od rana wytapiam wosk. Tutaj mam ramki, zaraz je na strych zaniosę. Tutaj mam zboiny. Także tutaj włożyłem niedawno, jeszcze nic nie kapie, jak widzicie. Tutaj mam od sklepiny, które wyciskam w takie, wiecie, kulki, żeby to ten miód w wodzie został, a tutaj sam wosk. Część już wrzuciłem do topiarki, ale no część tutaj jeszcze została, bo jakbym wszystko wrzucił, to by wiadra mi zabrakło i by mi się przelało. No, podstawiłbym inne, ale
Wolę tak, wiecie, po trochę, żeby tutaj było w miarę, się zmieściło w każdym jednym wiadrze, żeby mi tych wiader nie zabrakło. No tu oczywiście ramki, a tu mam jakieś, wiecie, cementy, inne zaprawy. Zostały z jakichś tutaj moich, naszych tutaj prac budowlanych. No dobra, a jeżeli ramki, no to mówiłem, że ja biorę po prostu trochę tego kitu, tam gdzie jest, z tych ramek. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, ile tego udało mi się pozyskać. Tak, jeżeli chodzi o kit, no to patrzcie, całkiem dużo udało mi się pozyskać już do tej pory, cały czas zbieram. Bo w ramkach hoffmanowskich tutaj, patrzcie, tutaj jest po prostu sporo tego kitu, czasem też tu na górze, o, na przykład tutaj. Więc z takich ramek, no to daję je do wytapiania, czyli widzicie, ciemna ramka idzie po prostu już na przetop. W gnieździe powinno być jak najwięcej ramek wymienionych, ponieważ te są bardziej tak jakby ciemne, narażone na to, że jakieś patogeny, wirusy, to wszystko się tutaj może skumulować, może tutaj zostać, a ramki węza to jest bezpieczniejsza, czystsza. Także ja tutaj sobie skrobię, a te ramki pójdą już do stodoły na zimowanie. Widzicie, to jest jasna rameczka z miodni, a to jest z gniazda do przetopienia. Także ja sobie tu robię selekcję, wybieram, które zostają, a które nie. Jeżeli chodzi o takie gniazdowe, jeżeli jest tam raz, dwa przeczerwione, to jak najbardziej jeszcze możemy to wykorzystać w następnym roku, ale takie już czarne to według mnie nie. Ja tam długo nie czekam. No widzicie, cukier mam już na zimę, kiedy zacznę zakarmiać. Myślę, że trzeba będzie zacząć gdzieś pod koniec sierpnia już. Możliwe, że pierwsza dawka jeszcze w sierpniu, ale już pod koniec. A później już wiadomo, we wrześniu trzeba jak najszybciej, no może nie jak najszybciej, też wiecie, to zależy od pogody, od tego miejsca, ale rok temu szybciej zacząłem już w sierpniu i zimowla była dobra, więc myślę, że w tym roku też to powtórzę. Jeżeli będę miał czas, no to trzeba to wykorzystać, a nie czekać, a później coś wyjdzie i wiecie, mało czasu i to zakarmianie. No, także kit fajny, według mnie jest czysty. On teraz jest tutaj schłodzony, bo ja go chowam, jak idę do zamrażarki, żeby tutaj nic po prostu nie wlazło, był przemrożony. Także, no, a jeżeli chodzi o to, to nożykiem, po prostu zwykłym nożykiem ściągamy, tak żeby nie złapać wiórków drewna, czyli trzeba uważać i sprawdzać, żeby był czysty. No, niektórzy mają beleczki i też na beleczkach jest sporo kitu. Oprócz tego mam siatki do pławiania propolisu, no ale powiem wam, trzeba wykorzystać co się da. To są ramki takie, wiecie, z miodni zazwyczaj, a i tak pszczoły ładnie je zakitowały. Bo te w gnieździe to tam z góry kiedyś pokazywałem, zbierałem. No ale z gniazda wszystkiego też nie ma co propolisu im zabierać, bo im to jest też potrzebne, żeby zachować tą higienę ula. No, także ja tu sobie skrobię. Zaraz jakąś, no może nie muzyczkę. Ja powiem wam, że ja słucham, tutaj mam zasięg YouTube'a. Także czasami jakichś innych pszczelarzy, jakieś podcasty podróżnicze, bo wiecie, przynajmniej stali widzowie wiedzą, że ja lubię podróżować. W ostatnich 2 latach Azja Południowa Wschodnia i wiecie, trzeba tam trochę posłuchać, może jakiś inny region świata, zobaczymy co, czy się uda. Ja mam nadzieję, że gdzieś jeszcze polecę i w tym roku, a właściwie już w następnym, bo bardziej celowałbym styczeń, luty, tak jak w tym roku była Sri Lanka, Tajlandia, Turcja. Są filmiki z tego na kanale, jak kogoś interesuje, może się cofnąć, zobaczyć playlistę. Dobra, później pokażę wam, ile tego wosku udało się przerobić. No, tyle już. Muszę aż chyba odejść, bo nie mieści mi się to w tym, w kadrze. O.
Tak będzie lepiej widać. Po dwa rzędy, ale tutaj mam z dołu szafkę. Tam jest od tego. Od dołu, no nie wiem ile tutaj już. I to jest to, co do tej pory wytopiłem. Ile jeszcze? Ciężko powiedzieć. Z wrzosu na pewno jeszcze wrócą ramki do... jeżeli będę je prasą wyciskał, ten miód wrzosowy, no to dużo będzie jeszcze tam ramek. No mam nadzieję, że będzie dużo miodu i dużo ramek się pozyska. No, ja sobie tu przyniosłem i po prostu układam. No jest więcej tego niż rok temu, na pewno. Kilkaset ramek tutaj już jest, a jeszcze sporo się dołoży. Sporo mam tutaj do wytopienia. Myślę, że setka. I drugie tyle będzie z wrzosu możliwe. No i tam, gdzie pokazywałem wam, jest ta spać. Niektóre ramki były bez spadzi. Też może być tam kilka do wytopienia. Kilkanaście, kilkadziesiąt, nie wiem. Także czeka mnie jeszcze sporo tego wytapiania. No i dobrze, dużo gniazd udało mi się wymienić. Ja jestem tam zadowolony. Poukładam sobie tutaj i jak będzie czas, to w pierwszej kolejności możliwe, że te ramki będę już po prostu drutował. Aczkolwiek, widzicie, no część ramek jest, drut był jakiś stary, no to wyciąłem, bo tutaj może był jakiś tam, wiecie, już niefajny. A część jest, tu zaraz pokażę, o, tak jak tu, nie, tutaj jest jakiś taki niby nierdzewny, bo widzę, że nie jest czarny, ale jest, no, tego nie widać na nagraniu, ale jest nierozwalony, to może będę go próbował jeszcze naciągnąć. Ale tutaj, o, jest taki już, widzicie, on jest tym napinaczem takim pofałdowany, drucik, wosk zleciał i została ramka i normalnie jest drut. On jest luźny, więc ja będę go po prostu tutaj na tych gwoździkach złapię ostrość, czy nie złapię. Nie chcę tak mocno łapać, bynajmniej tu są gwoździki z dołu, na których jest nawinięty drut i ja będę je po prostu odkręcał, ten drucik, i napinał. I będzie ramka już gotowa, praktycznie do wtapiania węzy. Ona jest w gorącej parze, wiecie, odkażona. Wiecie, no ja tutaj zgnilca mam nadzieję, że nie miałem czy coś, więc nie muszę to jakoś, nie wiadomo jak jeszcze, ewentualnie w sodzie kaustycznej, ale raczej nie, wiecie, no tam jest, kurczę, 100 stopni jak nie więcej, jak ta para mocno zasuwa, więc jakieś tam grzybowe choroby czy coś to wszystko powinno zlikwidować, więc ja tutaj nic szczególnie z tymi ramkami nie muszę robić. One po prostu wytapiarce do wosku ileś tam minut w bardzo wysokiej temperaturze, tej kąpieli parowej bym powiedział, są i myślę, że to wystarczy. No. No i teraz to leci, patrzcie, tu jest prawie sam wosk, z tego względu, że dałem nie dość, że te kulki takie po tej, po tych odsklepinach, znaczy no odsklepiny po prostu zmiażdżone, że tak powiem, w kulkę. Do tego jeszcze jakieś tam kawałki wosku i tutaj sporo będzie tego wosku, dlatego bałem się, że nie przelało mi, bo może być po prostu... Nie zmieścić się wszystko, no ale ładnie już leci, pięknie się topi, więc mam nadzieję, że tutaj cały prawie będzie ten, te wiaterko prawie całe wosku czystego. No, patrzcie, tutaj ledwo co zostawiłem tą ramkę, no nie wiem, kilka dni, przez weekend. I już motylica, gniazdo, już jest taka pajęczynka. Jak macie takie pajęczynki na ramkach, to znak, że już jakieś mole żeruje. Motylica, barciak. No, a tu widzicie piękny, piękny ten kit. Na tych właśnie ramkach hoffmanowskich, na tych bokach jest sporo tego. A jeżeli chodzi o kit, no to ja akurat używałem, no i też jakimś klientom tutaj mówię, rozpuścić w spirytusie 50 gram na pół litra, wystarczy 50 gram tego propolisu, kitu i
rozpuszczać to w tym sensie, że przez około miesiąc codziennie najlepiej potrząsać. Im drobniejsze, tym lepiej. Jak się skleją, bo często w tych woreczkach na ciepłe dni się kit skleja, to najlepiej włożyć właśnie do zamrażarki czy tam do lodówki na jakiś czas. On jest wtedy kruchy, można go połamać i taki połamany zalać tym spirytusem 70%. Niektórzy biorą ten 95, ale ja wyczytałem, że niby 70 lepiej, bo ten 95 jest za mocny. Czyli jeżeli nawet kupimy 95, to można dolać wody, takie proporcje zrobić, żeby miał około 70. I wtedy robimy taką naleweczkę na propolisie, na tym kicie. Ona jest bardzo dobra na jakieś wrzody, na różne rany wewnętrzne w organizmie. Kilka kropel chyba do wody daje, czy tam. Tutaj już w internecie radzę poczytać więcej, bo ja też jakiś lekarz nie jestem, ale no wiadomo, to są takie naturalne rzeczy, którymi według mnie warto próbować się leczyć, ale też z głową jak najlepiej poszukać tych informacji, żeby nie było później jakichś problemów. Także no, jest tego kitu sporo, tam się ładnie ten wosk już wytapia, a ja tutaj czyszczę te ramki. No bo wiecie, ja bym włożył to teraz do tego mojego wytapiacza wosku i to wszystko by się rozpuściło. No i by było po kicie. Bym wyciągnął te ramki, to by, wiecie, spłynęło tutaj, wsiąkłoby trochę, trochę w drewno, trochę by skapało i by nic z tego nie było. A tutaj widzicie, no z 200 gram, jak nie lepiej, już udało mi się pozyskać, także zawsze coś. Lepiej to wykorzystać niż przetopić i nic z tego by nie było. Takie moje zdanie. Trzeba po prostu no, we wszystko pracę wkładać, ale coś zawsze można, jak się chce, pozyskać z tej naszej pracy. Pracy naszych pszczół przede wszystkim, bo one się tu też narobiły. Ale tak jak mówię, to są ramki, które już idą, przynajmniej te czarne, do wytopienia, a tamte jasne, no to pójdą do przechowania jeszcze na następny rok. Ale zwłaszcza z takich ramek warto pozyskiwać. A zacząłem mówić o tym kicie i tak nie to powiedziałem. Jeżeli chodzi o tą nalewkę, to tak około 30 dni potrząsamy, żeby jak najbardziej się to rozpuściło w tym spirytusie, a później po około miesiącu przez jakąś gazę przepuszczamy i po prostu te resztki, co się nie rozpuściło, jakieś resztki wosku, jakieś właśnie drobinki nieczystości, jakieś tam kawałki drewna. No ja się staram, żeby to było czyste i jak widzę jakieś drewnienko, to wyciągam oczywiście z tego. Ale wiecie, zawsze się coś może zdarzyć. Dlatego przefiltrować na sam koniec i już po prostu mieć gdzieś tam naleweczkę odłożoną i można ją wykorzystać. Także no nie jest to jakaś trudna receptura, mówię. Do jakiejś buteleczki wrzucamy kit, potrząsamy codziennie. Tam się robi taka, wiecie, zawiesina, że to się fajnie rozpuściło. Po około 30 dniach przepuszczamy przez tą gazę. Zostaje sam płyn, który już jest gotowym produktem. Patrzcie, ile tego już naleciało. Prawie całe ten, ale już widzicie, nie leci tak intensywnie. No ale na razie póki jeszcze leci. Później będzie kapać i też chwilę jeszcze czekam, jak tak kapie, wiecie, w miarę są częste te krople, lecą intensywnie, to jeszcze czekam, no jak już takie wolne, to dopiero wyłączam, wyciągam, zabieram te ramki, wycinam to, ten pozostały wosk i takie czyste ramki tutaj odrzucam. Tutaj mam ramkę do przetopienia, a tu już mam takie właśnie wycięte, jak widzieliście, co zanosiłem tam na strych. Jak one chwilę zrobią się no zimne, wystudzą się, bo wiecie, gorące się zabiera, żeby się nie uparzyć. Także no, za chwilę będzie całe wiaderko. No, w międzyczasie muszę zerwać pomidory. Niektóre przepiękne są. Taki typowo typ gruszki. Nie wiem nawet jakie, wiecie co, ja nie wiem nawet ile już mam rodzajów. No, ten jest taki okrąglutki. No, tu są koktajlowe gruszki. To jest black cherry. A to tiger coś tam. Tygrysiowy taki. Takie ma łatki. No, a tak to tu wygląda. O, tu mam bawole serce.
duże, piękne pomidory te. No może nie są jeszcze takie całkiem dojrzałe, ale wiecie co, one po zerwaniu nawet 1-2 dni dojrzewają. To jest Black Cream, mój ulubiony, ale widzicie na liściach już choroby grzybowe. No niestety, jest mokro, już dużo osób u mnie tutaj w okolicy mówiło, że wręcz już nie mają pomidorów, bo im zaraza wszystko zabrała. Piękne. Szkoda, szkoda, że ta zaraza, bo może być, wiecie, że za tydzień nie będzie już pomidorów. No patrzcie, jakie ogromne tutaj piękne pomarańczowe na mojej dłoni. Ponad pół kilo. Tutaj też są takie olbrzymy. Ten chyba jeszcze większy. No, także teraz jest dużo tych pomidorów u mnie tu w tym namiocie, ale no mówię, nie wiem jak się uda. O, patrzcie, tutaj spadły i już ślimak pierdzielił kawałek pomidora. No co za... No i szkoda. O, tu są jakieś piękne też takie. No, patrzcie, jaki tu wielkolud. Jeszcze większy niż tamte. Tu są jakieś malinowe, różowe. Super, tylko mówię, no kurczę, już po liściach widzę, że lada moment będzie po pomidorach. Tu bawole serca moje, jedne z bardziej ulubionych. Najbardziej lubię właśnie te pomarańczowe, duże. Te o. Black Cream oraz te bawole serca. Te trzy rodzaje są chyba właśnie przeze mnie najbardziej ulubione. No, w tym roku gąszcz, strasznie mi te zarosły pomidory. Wiem, że ktoś powie, że tak się nie trzyma, że powinno być rzadziej, powinno być mniej liści i tak dalej, ale ja w ten sposób to wiecie co, mam i mam dużo tych pomidorów. Jeżeli chodzi o choroby, to zależy od roku. To nie chodzi, że co roku ja mam, bo za gęsto sadzę czy coś. Po prostu ten rok jest dosyć mokry. Tak jak jak to się nazywa, ogórki. Wszystkie tu w okolicy. Mączniak prawdziwy, czy ten rzekomy, nie wiem który, ale pokonał, bo wilgoć sprzyja przenoszeniu chorobom grzybowym. Tak samo teraz jakieś tutaj choroby na pomidorze i no po prostu w lata mokre tak jest, a w lata suche. Do października jeszcze w październiku się zbiera. W tym roku no zobaczymy. No powiem wam, sporo nazbierało się. Przepiękne są te pomarańczowe. Takie żółte, no ale one jak są dojrzalsze, no to są takie pod pomarańcz wchodzą. No to tych jest prawie cała skrzynka. A tu są różne. Jej bawole serca i jakieś tam inne. I takie do przetworów o śmiesznym kształcie. Także ładne, o ten kolor, to jest jakiś taki krążkowany. Mówię wam, ja nawet nie wiem. Wiem, które to są Black Cream, no to tu jest właśnie o takie o. One tu mają zielone te dupki, ale w środku są bardzo słodkie, bardzo fajne. Te są mięsiste, no i wiadomo, bawole serce, kształt serca, no to też są charakterystyczne, a innych to mówię, to mam pełno. No, dwa były pogryzione przez ślimaki, trzeba będzie jakąś trutkę na te ślimaki rozsypać. No, tutaj ostatni już, widzicie, jest tyle od dna, taki mały kawałek, bo nie było żadnych podsklepin, a kapie jakaś woda, ale to nie szkodzi, bo to wszystko się wypłuka. Muszę powycinać teraz z tych ramek te zboiny. No ja tak wcisnąłem, że nie da się to nawet wciągnąć, ale gdzieś tu nóż miałem. Dobra. Chwilę trzeba zawsze odczekać, żeby to wystygło. I można jeszcze rękawiczki założę, żeby sobie rąk nie skleić. No i widzicie, o, nawet jakaś motylica się ugotowała. Także to wszystko trzeba wyczyścić, ale drucik jest nawet naciągnięty. A tu jest dzisiejszy wosk. Tu widzicie prawie całe wiaderko. Tutaj też jest prawie całe, tylko że tu widzę wody naszło, ale też jest bardzo dużo. I tutaj też jest więcej niż to. Tylko, o, widzicie, tu widać. To jest jeszcze wosk.
Nie wiem, czemu się tak zrobiło. Także te są, tu jest dużo, bo tu były też odsklepiny. Także tu będzie sporo kilogramów, naprawdę dużo. A tam będzie już mniej, dużo mniej. No nic, i taka robota. Jutro jak będzie cieplej, no to myślę, że w pasiece coś podziałam. I wycofam też ramki, które też trzeba będzie przejrzeć. I te ciemne, tak jak tutaj, wytopić. No i chciałbym jeszcze chyba jeden syrop podać. Jeszcze podam syrop teraz do rodzin produkcyjnych, bo odkłady niektóre też pozalewałem, bo byłem przedwczoraj, w sobotę sprawdzałem odkłady i jeden to był mocno zalany, aż za bardzo. No i nie podoba mi się to, bo tam no po prostu matka nie miała gdzie czerwić. Trochę oczywiście miała, ale no ją jednak trochę zalałem za bardzo. Nie wiem dlaczego. Akurat ten jeden, inny są akurat w miarę fajnie były zakarmione, pokarm jest, czerwił też dużo, ale ten jeden, no nie wiem, coś albo słabo matka czerwiła i nie przejadły tego. Tak czy siak dałbym jeszcze po litrze syropu tutaj na pasiece, ale najpierw muszę zabrać ramki, dać podkarmiaczki i wtedy będzie można działać. Myślę, że w sobotę pojadę też na wrzos, może coś pokażę, zobaczymy czy tam doniosły, czy zjadły, czy co tam się dzieje. No dobra, zostało mi, no to już dzisiejszy ostatni raz, bo już ciemno się zaraz zrobi, więc ja już kończę po prostu dzisiejszą robotę. Tam wiadomo, w międzyczasie jeszcze inne rzeczy robiłem, ale tutaj się powoli, bo dosyć powoli, ale wytopiło około 100 ramek dzisiaj, myślę. Tak, bo oprócz tego, że wchodzi mi 15, zrobiłem takich 5 chyba dzisiaj, czyli mamy 75. To jeszcze wycinałem i trochę wrzucałem ramek na dół, bo tu jest tak jak jest ramka, jeszcze jest trochę miejsca z dołu i tam można normalnie wyciąć ten wosk z ramek, kilka ramek też na dno, żeby po prostu nie marnować tego gazu, tego miejsca, tylko wykorzystać wszystko. Dobra, cześć, trzymajcie się.